Witajcie w świątecznej edycji YouTube Hopa. Z tej strony Aida Domisiewicz. Witam Was serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że dzisiaj zachęcę Was do stworzenia świątecznej ozdoby, dekoracji. Będziemy używać papierów do scrapbookingu. Ja używam kolekcji Christmas Stories z 13 Arts. Niemniej jednak tych papierów będziemy używać niewiele. Jest to tylko jakaś niewielka część naszej kompozycji. Przygotowałam sobie tutaj, jak widzicie na stole, kilka wyciętych kawałków i wydartych teł. Będziemy również potrzebować jakichś elementów ozdobnych typu czerwone jagódki, mogą być szyszki, w zależności od tego, co macie w domu, czy znajdziecie pod ręką. Potrzebujemy patyczki, gałązki, które również możecie sobie po prostu sami pozbierać, przygotować wcześniej. Naszą bazą jest koło metalowe, to jest średnica około 20 cm. No i jedna z naszych głównych tutaj ozdób to są sznurki. Ja używam sznurków marki Bobiny Polskiej, marki sznurków z recyklingu, bardzo fajna jakość, polecam. I ten sznurek jest akurat 3 mm. To są sznurki do makram, natomiast ja dzisiaj tylko używam podstawowego węzła, tak zwanego mocującego, czyli przerzucamy sobie taką pętelkę. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi, czyli mniej więcej zginamy sznurek na pół. Ten sznurek powinien mieć co najmniej metr, jak nie więcej, w zależności od tego, jak chcecie, żeby długa była ta zawieszka. I zarzucamy sobie niejako jak taką pętelkę, jak takie lasso. I zaciągamy od spodu, to jest nasz węzełek mocujący i zaciskamy dość mocno, żeby ten węzeł nam się ładnie zacisnął. I taką czynność powtarzacie tyle razy, ile uważacie. Tych sznurków możecie sobie zrobić cały dół, możecie zrobić połowę. Wszystko zależy od tego, jak macie dużo cierpliwości i jak dużo sznurka. Natomiast myślę, że około 6 do 10 to jest takie minimum, żeby w ogóle coś fajnego tam nam sobie zwisało i żeby była jakaś ładna kompozycja. Wydaje mi się, że ja zrobiłam około 10 białych, a potem dołożymy sobie jeszcze drugi kolor. Także ten węzeł makramowy to jest tak zwany właśnie węzeł mocujący. Ja tutaj nic więcej nie będę z tym sznurkiem robić, natomiast jeżeli Wy sobie pozwolicie, czy umiecie zrobić jakieś wzory makramowe, czy węzły podstawowe, czy płaskie, czy jakieś inne, możecie sobie oczywiście tutaj do tego dołożyć swoje pomysły. Ja tutaj nie chciałam niczego utrudniać dla początkujących, którzy ze sznurkiem nie pracowali, to taki węzeł podstawowy mocujący jest wystarczający do tego akurat projektu i za pomocą tego węzełka i tych sznurków już możemy bardzo wiele fajnych rzeczy stworzyć. Także ja tutaj, jak widzicie, dołożyłam sznurek czerwony, gdyż cała moja kompozycja, cały mój projekt będzie bazował na tych kolorach biel, czerwień i taki naturalne drewno, naturalny brąz czy szarość bardziej niektóre gałązki. No i ten etap, który teraz widzicie, to jest etap, który ewentualnie możecie pominąć. Ja natomiast chciałam stworzyć coś w rodzaju tła pod moją główną kompozycję, która będzie z patyczków, więc robię sobie takie sznurkowe tło. Dokładnie tym samym sposobem zakładam ten węzeł i tutaj wywiązuję sobie po prostu na dole kokardki. To mi pozwoli na to, że ta kompozycja będzie po prostu bardziej warstwowa, ciekawsza i trochę bardziej coś ciekawego będzie się działo. Jedyne, co tutaj zmieniłam, to jak widzicie, używam jakby dwóch sznurków naraz, czyli jakby idzie mi to trochę szybciej. Takie podwójny węzełek i jakby od razu mam więcej tego sznurka w tle. Także tworzycie sobie tutaj to tło też, w zależności od tego, możecie całe wypleść to kółko, możecie wypleść połowę. Ja w zasadzie zrobiłam, tak jak widzicie, tylko trochę. Wywiązujecie sobie sznurki, kokardki i to wszystko nam gdzieś będzie fajnie zwisało. Thank you.
pierwszą część będziemy mocować głównie za pomocą kleju na gorąco, więc przyda Wam się pistolet, nagrzany, rozgrzany klej. Patyczki przyklejamy sobie co najmniej trzy takie cieńsze. Jeżeli macie inne, to dostosujcie sobie to do wielkości Waszego projektu. Przyklejamy to wszystko za pomocą właśnie kleju na gorąco i budujemy sobie kompozycję. Możecie, jeżeli będziecie robić swoje prace, jak najbardziej tutaj zainspirować się moją kompozycją, ale ponieważ wszystkie patyki jednak są trochę inne, gałązki czy elementy, które będziecie używać, na pewno nie będą identyczne, jestem pewna, że stworzycie dużo fajnych i ciekawych prac, a ta moja inspiracja będzie tylko bazą i zobaczycie, jak fajnie można pobawić się tutaj tymi naturalnymi elementami. Na te gałązki również powtarzam tą samą czynność, czyli przerzucam sobie sznurek tymi właśnie węzłami mocującymi, tylko trzy czy dwa sznurki białe, jakiś czerwony, to wszystko zależy tu od Waszej wyobraźni, ile tych sznurków sobie zawiążecie, ile tych sznurków ma jakby być przedłużeniem naszej kompozycji. Także czy to będą białe, czy czerwone, możecie też znaleźć jakieś pewnie inne świąteczne, fajne kolory sznurków. I generalnie całą kompozycję budujemy sobie i przyklejamy za pomocą kleju na gorąco. Przykleimy już nasze gałązki, możemy zacząć budować sobie naszą papierową część kompozycji za pomocą kawałków papieru powycinanych elementów właśnie z kolekcji Christmas Story. Stworzę sobie taką malutką kompozycję warstwową, kilka warstw papieru, do tego dodaję tekturki z firmy Twoja Tekturka, bardzo fajne elementy świąteczne. Uważajcie tylko przy klejeniu klejem na gorąco. Niestety mam złe doświadczenia, także bardzo Was proszę o ostrożność. Jeżeli nie macie w tym wprawy, dobrze jest dociskać wszystkie elementy, na przykład za pomocą patyczka, albo jakiegoś szpikulca, albo nożyczek, byleby nie palcami. W każdym razie tutaj tą kompozycję budujemy sobie właśnie z papieru. Moją główną tutaj elementem jest renifer, również wycięty z tej kolekcji, natomiast możecie sobie jak najbardziej taką pracę zrobić ze zdjęciem. Będzie to taka forma nietypowa, ale forma layoutu. Jak najbardziej fajne zdjęcie będzie tutaj świetnie pasowało. Naklejamy sobie napis, doklejamy sobie tekturki, cały czas budując sobie kompozycję. Ja dokleiłam reniferowi dodatkową czapkę, wszystko po to, by moja kompozycja była jeszcze bardziej przestrzenna i ciekawa. Generalnie bawimy się w dokładanie różnych elementów. Tutaj jeszcze takim moim dodatkowym elementem zdobiącym jest kokardka, wywiązana ze zwykłej po prostu tasiemki. Także tak jak widzicie, możecie w zasadzie do takich ozdób użyć wszystkiego, co pasuje i co macie w domu. Niekoniecznie to są rzeczy typowo właśnie skrapowe, ale fajnie to wszystko można sobie połączyć. Także bawimy się tą kompozycją. Ja tych sznurków tutaj, jak widzicie, dokładam i dokładam do tych gałązek. Po prostu tam, gdzie czegoś mi brakuje, wypełniam sobie tą lukę sznurkami. Thank you.
Do całości brakuje mi tutaj jeszcze takiego wypełnienia. W związku z tym doklejam sobie takie czerwone owoce czy czerwone jagódki. Możecie użyć kawałków jakiejś większej gałązki, one świetnie się sprawdzą, albo po prostu pojedynczych jagódek na druciku możecie wywiązać z tego, albo na patyczkach po prostu dołączyć dodatkowo do naszej kompozycji. Te jagódki naprawdę dodają takiego fajnego efektu świątecznego, zimowego. Praca jest właśnie w takim, taka bardzo elegancka dzięki temu. No i oprócz tego dokładamy sobie jeszcze jakieś elementy, gdzieś nam czegoś zawsze wizualnie brakuje, więc w takie miejsca, gdzie właśnie jest dla Was zbyt pusto, możecie sobie właśnie coś tam jeszcze dołożyć. Ja gdzieś tam pod tym reniferem potem zdecydowałam dołożyć jeszcze kawałek papieru i napis, bo jednak mi się wydawało zbyt pusto. A teraz, jak widzicie, dokładam sobie jeszcze gałązki, jagódki. No po prostu na bieżąco oceniam tą swoją pracę i jeżeli gdzieś wydaje mi się, że jest, czegoś brakuje, czy jest zbyt pusto, to coś tam z tych moich elementów dokładam. Do sznurków możecie dowiesić sobie metalowe zawieszki. Ja tutaj używam świątecznych zawieszek od Tima Holca. Możecie też zawiązać koraliki czy różne inne ozdoby. To naprawdę tutaj jest wiele ciekawych opcji. Ja znalazłam jeszcze w swoich szpargałach białe drewniane gwiazdki i postanowiłam również je dokleić jako taki wypełniacz mojej kompozycji. Także tworzycie sobie tą zawieszkę w zasadzie według zupełnie własnego uznania w różnych stylach, w różnych kolorach. Jest to naprawdę fajna zabawa i też bardzo ciekawa ozdoba. Powiem Wam, że wygląda bardzo fajnie zarówno na ścianie, jak i na drzwiach, czy na oknie, także można ją wykorzystać na wiele sposobów. Będzie też bardzo fajnym prezentem. Bardzo Wam dziękuję za udział i obejrzenie mojego kursu, zostawcie komentarz, obejrzyjcie koniecznie wszystkie tutoriale naszych fantastycznych projektantek, no i mam nadzieję, że zobaczę jakieś Wasze prace, które powstały w wyniku inspiracji tym filmem. Na koniec możecie sobie dół sznurków podciąć w taki sposób, w jaki Wam pasuje. Możemy sobie też dołożyć odrobinkę mediów, ja tutaj użyłam gesso białego do podmalowania gałązek i także brokatowego tuszu, srebrnego akurat, którym podmalowałam też odrobinkę gałązki, a nawet sznurki. I tak jak mówię na koniec, podcinamy sobie dół naszej ozdoby w taki sposób, żeby sznurki wyglądały po prostu elegancko. Jeszcze raz Wam dziękuję i miłego tworzenia. Do zobaczenia. Cześć.